Lukspaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Lukspaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego-Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 30 6A, telefon 797-355-341. W niedzielę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowie zorganizowano bożonarodzeniowy kiermasz na rzecz Bruna Słowińskiego. Ozdoby rozchodziły się błyskawicznie. W sprzedaży był też specjalny, okolicznościowy kalendarz druhen z miejscowego OSP o tytule Ognisty Patrol. Fałków na miejsce kiermaszu nie został wybrany przypadkowo. Mama Bruna się urodziła w Fałkowie, wychowała, to chodziła do szkoły. No i tyle, no co, trzeba pomagać, bo taka potrzeba jest. Pani wpadła na ten pomysł? Jak to się stało? Jak to było organizowane? Tak, ja wpadłam na pomysł, ponieważ brałam już wcześniej udział, taka była grupa, co spotykałyśmy się na szydełkowaniu. Już wysyłaliśmy paczkę na Śląsk, do Łodzi, a ja potem przez Agatę też Brzezińską dawałam serwetki szydełkowe. Później do Zaopoczno takiego z Bukowca Opoczyńskiego dziewczynka była, też wysyłałam takie przed Wielkanocą serwetki. No i to tak, a teraz jest taka potrzeba i nasze dziecko jakby na... Co tutaj można zakupić? Co się pojawiło na tym kiermaszu? No, przede wszystkim te prace takie szydełkowe, ale również czapki, no w ogóle takie robótki ręczne i stroiki. Rękodzieła sporo jest? Jest, przede wszystkim rękodzieło. I bardzo szybko okazało się, że fałkowianie także mają wielkie serca. Bożonarodzeniowe ozdoby rozchodziły się w niedzielę jak świeże bułeczki. Bardzo, nawet się nie spodziewałyśmy takiej frekwencji. No można popatrzeć, że stoły były pełne, nie było gdzie już stawiać, a już praktycznie połowa jest pustych. Oprócz przedmiotów związanych z Bożym Narodzeniem, na miejscu można było nabyć też specjalne kalendarze Ognisty Patrol. To inicjatywa kobiecej drużyny pożarniczej z Fałkowa. Jakieś 3 lata temu pierwsza edycja kalendarza, pomysłodawczynią była Ewa Zatora, nasza strażaczka. I pierwszy kalendarz był poświęcony pomocy naszej mieszkańce Oli Lipskiej, która zmaga się z dosyć poważną chorobą. Natomiast pomysł na drugi kalendarz oczywiście się zrodził bardzo szybko z chęcią pomocy dla Bruna Słowińskiego. Zanim kalendarz został wydrukowany, w akcję zaangażować musiało się mnóstwo osób. Jak w poprzednim kalendarzu mamy zdjęcia naszych druhen, naszych strażaczek, ale także tym razem zdjęcia dzieciaków, które należą do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Fałkowie. No i oczywiście kalendarz to jest właściwie taką kwintesencją pracy całego zespołu, bo to nie tylko my strażaczki na to pracowałyśmy, ale przede wszystkim nasi chłopcy strażacy, którzy przy sesjach zdjęciowych pracowali jako ekipa techniczna. Oczywiście lokalni sponsorzy, którzy wspomogli wydruk tego kalendarza i również przede wszystkim nasz fotograf, zawodowiec Damian Kuzdak, tak, który właściwie no, wykonał zdjęcia i całą sesję za darmo. Także dzięki temu możemy poświęcić właściwie całą sumę ze sprzedaży tego kalendarza na leczenie Bruna. Kalendarze można nabywać cały czas kontaktując się z druhnami czy z jednostką na jej profilu facebookowym. Cały kiermasz dla Bruna okazał się sukcesem. Dzięki ofiarności fałkowian na konto chłopca trafią kolejne 1000 zł.